W tym szybkim filmie dowiesz się, jak instalować ulepszenia w No Man's Sky do multinarzędzia, kombinezonu i statku, skąd brać ulepszenia, które są najlepsze, a także jakich multinarzędzi używam, a używam aż 3. Obiecuję opowiedzieć o tym jak najprościej, bez wchodzenia w szczegółowe mechaniki. W filmie będę pokazywał swoje ułożenia modułów i ulepszeń i nie twierdzę, że jest to najlepsze ułożenie, jakie tylko można osiągnąć w grze, ale układając w podobny sposób na pewno osiągniecie wysokie statystyki. Modułem będę nazywał główną technologię, czyli na przykład broń jak blaster rozproszony. Modyfikacje to dodatki, które mają z góry ustaloną nazwę, można mieć tylko jedną o takiej samej nazwie i można je kupić w terminalu na kosmicznej anomalii. A ulepszenia zdobywamy na przykład kupując je od handlarzy ulepszeniami na stacjach kosmicznych, mają losowe statystyki i każdy moduł może mieć maksymalnie 3 ulepszenia. W zależności od tego, gdzie ulepszenia są umieszczone w statku, kombinezonie lub multinarzędziu, mogą zostać przyznane dodatkowe premie. Każda technologia w grze jest przypisana do grupy, a ulepszenia z tej samej grupy umieszczane obok siebie otrzymują kolorową ramkę, która oznacza, że dostajemy za to premię. Premia obliczana jest dla każdej strony, każdej technologii. W skrócie należy umieszczać jak najwięcej modułów i ulepszeń z tej samej grupy obok siebie, coś na kształt kwadratu lub prostokąta, a najlepsze ulepszenie powinno znaleźć się w środku, tak żeby graniczyć z jak największą ilością ulepszeń. Pokombinujcie trochę i poprzesuwajcie swoje technologie, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki, ale ogólnie raczej powinno się układać ulepszenia w taki sposób. 2 ulepszenia przy krawędziach głównego modułu, na przykład broni lub skanera, następnie 3 ulepszenie pomiędzy pozostałymi ulepszeniami i gdzieś obok modyfikacje. Dodatkowo, sloty na technologie mogą być super doładowane i wkładając tam moduł lub ulepszenie, zwiększamy jego statystyki. W skrócie, w super doładowane sloty raczej powinno wkładać się najlepsze ulepszenie, ale wyjątkiem są bronie statku i multinarzędzia, bo w miejsce super doładowanego slotu należy włożyć główny moduł broni, a nie ulepszenie. Najlepsze ulepszenia to te klasy S, które można kupić od handlarzy na stacjach kosmicznych lub otrzymać po zezłomowaniu swojego statku, oraz klasa X, czyli ulepszenie zdobywane od piratów na ich stacjach kosmicznych, ale też po pokonaniu statku piratów. Do modułów i ulepszeń kombinezonu zaliczamy tarczę, system ochrony przed zagrożeniami, moduły ochrony przed zagrożeniami, system podtrzymywania życia, plecak odrzutowy oraz kilka innych, takich jak rękawica hazmat, osobisty rafinator czy translator. Do tego dochodzą jeszcze zakazane moduły, które zdobywamy od strażników oraz odzyskane komponenty, które uzyskuje się po zakończeniu misji Echo, ale ja jej jeszcze nie zrobiłem. Co polecam kupić od handlarza na kosmicznej anomalii? Rękawicę hazmat, która pozwala zbierać żyto, niektóre substancje i rośliny, a później możecie zainwestować w modyfikacje do systemu ochrony przed zagrożeniami, które zwiększają odporność o 21%, a następnie w modyfikacje do plecaka odrzutowego. Co polecam kupić na początku od handlarza na stacji kosmicznej? Moduły ochrony przed radiacją, toksycznością, ciepłem i zimnem. Dlaczego? Gdy na planecie rozpęta się burza, system ochrony przed zagrożeniami wyczerpie się w kilka sekund i zaczniemy otrzymywać obrażenia. A te moduły zapewnią nam dodatkową ochronę, która może wytrzymać nawet parę minut, co pozwoli na przykład zdobyć bardzo cenne kryształy burzy. Później zainwestujcie w tarczę, podtrzymywanie życia i moduły ruchu do plecaka odrzutowego. Moduły statku to oczywiście tarcze, najróżniejsze bronie, hipernapęd, silnik pulsacyjny oraz przeróżne skanery, a także modyfikacje wyglądu, które również dają niewielkie bonusy. Modyfikacje wyglądu kupimy od handlarza żywym srebrem, a pozostałe moduły i ulepszenia w tych samych miejscach jak w przypadku kombinezonu. Ja polecam się skupić na tarczach oraz broni, a później na silniku pulsacyjnym i hipernapędzie. O tarczach powiem krótko. Trzeba je mieć i już, bo inaczej łatwo zestrzelą statek. Co do broni, to możecie mieć tylko jeden rodzaj, albo wszystkie, jeśli tylko wam się chce inwestować. Dużo oczywiście zależy od ulepszeń, jakie wam się wylosują, ale ja polecam katapultę cyklotronową do zbijania tarcz, strumienicę pozytonów do bicia kadłuba na krótkim dystansie oraz mój ulubiony akcelerator infranoża, który bije mocno zarówno tarczę, jak i kadłub. Zresztą zobaczcie sami. Walczę obecnie z 11 strażnikami i to nagranie nie jest puszczone w przyspieszeniu. Tak, ten infranóż może strzelać, jak go dobrze ulepszycie.
Mam rozmach, skurwisy. Wybór statku, jakiego będziecie używać, zależy od waszych preferencji, ale na ogół to myśliwiec ma bonus do obrażeń, odkrywca ma bonus do hipernapędu, transportowiec ma bonus do tarcz, egzotyczny ma w zasadzie każdą statystykę na wysokim poziomie, żywy statek ma na wysokim poziomie statystykę obrażeń i hipernapędu, solarny ma głównie obrażenia, ale też w porządku tarczy i hipernapęd, a statek strażników ma bonus do obrażeń. Ja z tych wszystkich najbardziej polecam statek egzotyczny. Co polecam kupić na początku do statku od handlarza na kosmicznej anomalii? Modyfikacje do tarczy i jednej broni, na przykład infranoża. Potem skaner gospodarczy, który wykryje posterunek handlowy na planecie. Modyfikacje hipernapędu, które pozwolą podróżować do gwiazd czerwonych, zielonych i niebieskich, a potem pozostałe modyfikacje wedle uznania. Co polecam kupić na początku do statku od handlarza na stacji kosmicznej? Najpierw tarczę i ulepszenia do jednej broni, na przykład do infranoża, bo jest naprawdę dobry. Potem silnik startowy, bo mniej będziemy zużywali paliwa przy starcie. Potem hipernapęd, bo dalej będzie można skoczyć jednym skokiem. A potem silnik pulsacyjny, bo będziemy szybciej latać między planetami. W swojej podróży przez galaktykę używam obecnie trzech kategorii multinarzędzi. Do wydobywania surowców, do skanowania i do walki. Można oczywiście upchnąć wszystkie technologie do jednego multinarzędzia, ale różne kategorie multinarzędzi mają różne bonusy do kopania, skanowania i walki. Do wydobywania surowców używam berła Atlasa, ale było ono dostępne jako nagroda za ekspedycję, której już nie ma. Jako zamiennik możecie użyć na przykład kategorii pistolet. W tym multinarzędziu głównie stawiałem na ulepszenie i modyfikację lasera wydobywczego. Do skanowania używam multinarzędzia z kategorii Royal, który zdobywamy z filaru strażników, ale znalezienie tego multinarzędzia może być trudne, ale ze mną gra się łatwiej, więc podrzucam wam adres planety oraz koordynaty, na które trzeba się dostać, żeby dotrzeć do filara strażników, w którym znajdziecie ładne multinarzędzie Royal klasy S, podobne do mojego. Jeśli nie wiecie, jak się korzysta z portalu, to odsyłam do mojego filmu o portalach, link w opisie. Do walki używam multinarzędzia strażników, które da się znaleźć w obozach Harmonii, o których opowiadałem w filmie poświęconym statkom strażników, link oczywiście w opisie. I tak jak w przypadku multinarzędzia Royal, ciężko znaleźć dobre multinarzędzie strażników, ale z Ezardilem gra się łatwiej, więc proszę bardzo, adres planety i koordynaty. W tym multinarzędziu używam dwóch modułów broni. Ile? Działko neutronowe, które zadaje ogromne obrażenia obszarowe, oraz PM pulsacyjny, który wystrzeliwuje bardzo szybką serię pocisków. Dodatkowo mam też zainstalowaną specjalną broń, moździerz paraliżujący, który na chwilę unieruchamia strażników. Zobaczcie sami, jak przyjemnie strzela się z takiego zestawu broni. Skurwisy. Tak jak wspomniałem, możecie mieć tylko jedno multinarzędzie i upchnąć do niego te wszystkie moduły i ulepszenia. I jakbym miał polecić jedno z tych, które wymieniłem, to byłoby to multinarzędzie od strażników, bo ma wysokie bonusy do obrażeń i skanowania. Istnieje kilka kategorii multinarzędzi i każde ma bonusy do innej statystyki. Najsłabszym multinarzędziem jest karabin, bo ma średnie statystyki do obrażeń i skanowania. Pistolet dobrze sobie radzi przy kopaniu i skanowaniu. Eksperymentalny oraz Royal są najlepsze, jeśli chodzi o skanowanie. Multinarzędzie Alien jest lepsze od poprzednio wymienionych, jeśli chodzi o obrażenia, ale od niego lepsze jest multinarzędzie strażników. Istnieją jeszcze dwie kategorie multinarzędzi, ale ja ich nie posiadam i można je zdobyć wykonując misje dodatkowe, więc jak je zdobędę, to zrobię o nich film. Co polecam kupić na początku do multinarzędzia od handlarza na kosmicznej anomalii? Świdr optyczny, który zwiększa ilość wydobywanych surowców, działko neutronowe oraz modyfikacje do niego. Do tego polecam moździerz paraliżujący oraz dodatki takie jak urządzenie maskujące i osobiste pole siłowe. Co polecam na początku kupić do multinarzędzia od handlarza na stacji kosmicznej? Jeśli chcecie dużo lat się ze strażnikami, to ulepszenia broni, najlepiej oczywiście tylko do jednej, no i polecam działko neutronowe. A jeśli gracie bardzo pokojowo, to w pierwszej kolejności ulepszenie skanera, bo z dobrze ulepszonym skanerem można dostać zaskanowanie od 100 tysięcy nawet do 800 tysięcy jednostek, czyli kasy. A mając dużo kasy, będzie można kupować dużo surowców. Potem można zainwestować w laser wydobywczy, a potem w jakąś broń. Teraz już znacie podstawy ulepszania swojego wyposażenia. Pamiętajcie, żeby kombinować sobie z ułożeniem ulepszeń, bo możecie osiągnąć lepsze statystyki niż ja. Jeśli macie jakiś problem z grą albo chcecie jakiś specjalny poradnik, to piszcie śmiało w komentarzu lub zajrzyjcie na mojego Discorda, gdzie również możemy pogadać o No Man's Sky i innych grach. Ja już się żegnam i powodzenia w odkrywaniu kosmosu.